Odkąd w 1863 roku zostały spisane pierwsze zasady gry w piłkę nożną, zdarzyło się urodzić i umrzeć wielu świętych i błogosławionych. Niektórzy z nich interesowali się sportem, a święty, o którym wam dziś opowiem, grał w piłkę. W klubie, któremu kibicował, numer 1 na koszulce jest zarezerwowany dla niego. Karol Wojtyła w młodości grał w piłkę. Podobno był całkiem niezłym bramkarzem. Gdy po maturze w 1938 roku przeprowadził się do Krakowa, poszedł na mecz Krakowi i stał się jej wiernym kibicem. Kiedy został papieżem, często podczas polskich audiencji pytał: jak tam moja ukochana Krakowia? Pasy odwiedziły Ojca Świętego dwukrotnie, w 1996 roku i w 2005 roku. W czasie tej drugiej wizyty ówczesny kapitan Piotr Bania wręczył papieżowi koszulkę Krakowi z numerem 1, z napisem Karol Wojtyła. Żaden z piłkarzy Krakowi od tamtej pory nie może grać z tym numerem. Podczas tamtego spotkania, gdy fotograf robił pamiątkowe zdjęcie, Jan Paweł II powiedział: Krakowie Pany, czym wszystkich rozbawił. Piłkarze i kibice nie zapomnieli o papieżu, gdy umarł. Krakowia jako pierwsza stwierdziła wówczas, że w tamtym smutnym, szczególnie dla Polaków czasie, nie rozegra meczu. W jej ślady poszły wszystkie zespoły w Ekstraklasie. Do tej pory kibice co jakiś czas robią sektorówki poświęcone Janowi Pawłowi II. Papież Polak został również honorowym członkiem m.in. Barcelony i co roku otrzymywał karnet na mecze Dumy Katalonii. W październiku 2000 roku obejrzał spotkanie towarzyskie Włochy-Reszta Świata, które rozegrano na Stadionie Olimpijskim w Rzymie. Jan Paweł II zawsze popierał sport. Uważał, że to obszar, na którym nawiązuje się braterstwo, manifestuje wielkoduszność, uczciwość. Potępiał stosowanie dopingu, przemocy i rasizmu na stadionach. Sam od zawsze bardzo lubił aktywność ruchową. Pływał kajakiem, chodził po górach i jeździł na nartach. Jeszcze jako biskup, gdy przyjeżdżał do Zakopanego na narty, lubił oglądać skoki narciarskie na Wielkiej Krokwi. Kiedy został papieżem, chciał, by wybudowano mu w Castel Gandolfo basen. Tym, którzy oskarżali go o rozrzutność, odpowiedział: papież potrzebuje ruchu, a nowe konklawe będzie kosztować dużo więcej. Papież Polak cenił sport i wśród gier drużynowych miał swoją ulubioną. Warto, byśmy podczas kibicowania albo gry w piłkę pamiętali o jego jakże mądrych słowach. Ze wszystkich rzeczy nieważnych, piłka nożna jest najważniejsza. Z okazji świąt Bożego Narodzenia chciałbym w imieniu osób, które tworzą ten kanał, życzyć wam wszystkiego najlepszego.